serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję, jak zrobić hard reset telefonu Samsung Galaxy S5 Neo. Taki hard reset przyda nam się w chwili, gdy zapomnimy ustawień haseł blokady telefonu lub gdy samo oprogramowanie chodzi niestabilnie. Do tej operacji będziemy potrzebować, aby telefon był wyłączony, bateria musi być naładowana. I przystępujemy do tej operacji, wciskamy volume up, home button, trzymamy te dwa przyciski, wciskamy power, telefon się włączył, puszczamy power, trzymając volume up i home. W dalszym ciągu, jak widzicie, trzymam. Ok, w tym momencie telefon uruchomi nam się w ukrytym menu, z którego wybierzemy opcję do hard resetu. Chwilę to potrwa. Ok, wybieramy w tym momencie Wipe Cache Partition w pierwszej kolejności. Zatwierdzamy powerem i Wipe Data Factory Reset, ponownie power, yes. I to wszystko, Reboot System Now. W tym momencie telefon uruchomi nam się w pełnych fabrycznych ustawieniach z resetowanymi hasłami i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam rozwiązać Wasz problem. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. To motywuje do dalszej pracy i pomocy dla Was. To wszystko. Do usłyszenia. Pozdrawiam.